Blisko 60 zawodników z 18 krajów rozpoczęło rywalizację w Mistrzostwach Świata w stunt ridingu. Piątek był dniem kwalifikacji. Po prezentacji wszystkich stunterów międzynarodowe jury wybrało połowę, która pokaże się w sobotnich półfinałach. Wśród riderów m.in. z Francji, Portugalii, Czech i Japonii w Bydgoszczy pojawili się także Rosjanie z Chabarowska. Ich podróż na mistrzostwa trwała 10 dni. Jechaliśmy tutaj bardziej z nastawieniem na sam udział niż na zwycięstwo, ponieważ poziom stunterów jest bardzo wysoki i nasz awans do finału jest raczej niemożliwy. Ale najważniejsze, że przejechaliśmy trochę świata i że możemy sprawdzić, na co nas stać. W sobotę po przejazdach półfinałowych wyłoniona zostanie 20 finalistów. Ogólnopolska retransmisja z niedzielnych finałów w TVP Regionalna 13 lipca. Voucher na 100 tysięcy złotych i słonia na szczęście otrzymali z rąk prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego Anita Osuch, prezes WKS Zawisza S.A. i dyrektor sportowy Łukasz Skrzyński. Piłkarze zostali już docenieni przez zarząd klubu za awans do ósemki i Puchar Polski. Pieniądze zatem przeznaczone zostaną na inne cele. Część pieniążków będzie do uzupełnienia dziur, które powstają w trakcie teraz wzmacniania drużyny i część pieniążków na pewno albo całość pójdzie na młodzież, bo tam jest największe braki. Przed Zawiszą jeszcze ostatnie testy i docieranie drużyny. O sile zespołu może powiedzieć dużo mecz o Superpuchar z Legią Warszawa. Bardzo dobry sprawdzian, przetarcie przed i Ligą Europy, i Ligą naszą tutaj krajową, więc wydaje mi się, że to będzie jakiś wyznacznik i papier lakmusowy do tego, czego nam brakuje, czego mamy poprawić. Zwykły sport niezwykłych ludzi. To hasło przyświecało ponad 300 uczestnikom finału Międzynarodowej Ligi Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych Seni Cup. Drużyny z 10 państw Europy stworzyli zawodnicy w różnym wieku i o różnym stopniu niepełnosprawności. Połączyły ich wspólna gra i zabawa. Uwielbiam piłkę nożną. Najlepszy sport. Nie wiem, bo lubię prosto jak, po prostu jest takie fajne, że trudno mi powiedzieć. Po prostu lubię jak to po prostu taki wciągający sport. Właśnie dlatego z roku na rok do udziału w lidze Seni Cup zgłasza się coraz więcej drużyn. Poprzez sport pokazujemy, że osoba niepełnosprawna ma swoją pasję, ma ambicje. Na toruńskim boisku gole padały często, jednak ważniejsza od wyniku była pasja, z jaką grały drużyny. Od Parzyna do Bydgoszczy wieść będzie 134-kilometrowa trasa 59. już międzynarodowego spływu kajakowego na Brdzie imienia Marii Okołów-Podchorskiej. To jedna z najstarszych imprez sportowo-turystycznych tego typu w Polsce. Co roku na starcie pojawia się wielu uczestników z kraju i zagranicy. Wszyscy są zachwyceni pięknej samej rzeki i krajobrazu. Chętnych w tym roku mamy bardzo dużo, ale mimo wszystko tych, którzy jeszcze chcieliby do nas dołączyć, serdecznie zapraszamy. Spływ organizowany przez Kujawsko-Pomorski Związek Kajakowy rusza 12 lipca w Parzynie, a kończy się 19 w Bydgoszczy.